Cześć! W ramach walki z COVID-19 zakupiliśmy wyciskarkę do soku wolnoobrotową, taką jak tutaj widać. O dziwo trochę i jestem w małym szoku, bo to chyba pierwsza rzecz, którego kod jest na 301. Co wychodzi, że nie jest to produkowane w Chinach, tylko we Francji. Otwieramy. Czyli mały unboxing. Książeczka z 20 języków, gwarancja europejska. Jakiś tam styropian. W osobnym pudełeczku pewnie będzie reszta. Pudełko można zostawić. I co tutaj mamy? Sama podstawa urządzenia, Tefal, 150 W, Juseo, bieg pierwszy 0, a tutaj pisze R, więc to będzie rewers. Pewnie jakby się zacięło coś, to można sobie poprzez rewers, czyli obroty wstecz, cofnąć. Moje pierwsze wrażenie, dość w miarę ten plastik, to znaczy tak jakościowo, prawda? No wydaje mi się, że coś tutaj jest jakiegoś, znaczy, że jest zrobiony jakościowo w miarę dobrze. Teraz tak, co my tutaj mamy? Szczoteczka, tu jakiś korek do dociskania. Następnie, oj, jest trochę tych części. No, grubosza zawadziłem, że ona mi da, jak spadnie chociaż jeden listek. Pojemniczki. No fajnie popakowane. Też sprawiałem jakościowo dobre wrażenie. Drugi. Tu jeszcze wyjmę tam od razu tą dociskaczkę i szczoteczkę, zapewne do czyszczenia. Dość ostra. Dobrze. Czy coś tu jeszcze w pudełku jest? Nie, już nic. Teraz tak, to sobie postawię troszeczkę tu. I co tutaj mamy? No to jest ta cała sokowirówka wolnoobrotowa. Tak to wygląda. Tu jakaś metka jeszcze. No, reklamówka. Czyli tutaj pewnie prawdopodobnie będzie leciał sok, a tutaj chyba będą lecieć ta pulpa gęsta po wyciśnięciu. No tak to wygląda. Teraz tak, jak to zmontować? Albo na czuja, albo na stronie 98 widzę, że jest po polsku. Ale zobaczymy na czuja, przynajmniej będzie można ocenić, czy producent wziął pod uwagę coś takiego jak łatwość złożenia. Czyli, tak patrzę i chyba trzeba będzie to usunąć. Tutaj jest jakby taki ślimak, pisze na nim Tritan. Coś to, bo oni się chwalili, zresztą niektórzy producenci, że to jest taka masa bardzo twarda, ten Tritan. Zobaczymy jak w praktyce, jak porobi się z kilkanaście razy chociaż, czy to
rzeczywiście jest taka twarda masa. To tworzywo, które się nazywa Triton. Tutaj mamy filtr, widzę, i taki korpus, podstawę. Tutaj też otwarta, zamknięta kłódka, pewnie żeby sok nie kapał. Po prostu się odsuwa i wciska. I teraz tak, no widać, w sumie będzie to nie trudno to zrobić. Jest tutaj taki znaczek i tutaj też jest znaczek, taki trójkącik, więc trzeba po prostu trójkącik do trójkącika. No cóż, teraz tak samo, tutaj mamy znaczek, tu jest znaczek, więc trzeba będzie też do znaczka tak wchodzi, troszeczkę wezmę to wyżej. O, tą kamerę. No i ten ślimak. Ślimak to już po prostu wchodzi na ten wielowypust, który tutaj jest metalowy. O. Każdy, kto trochę mechaniki w życiu liznął, to widzi, że tutaj jest wielowypust i trzeba go tutaj umieścić. No i cóż, sama góra, tak? Na samej górze też jest tutaj znaczek trójkątny i taki występ. Więc cóż, trzeba go tu umieścić. I widzę, że ten wypust wchodzi tutaj w taką szczelinkę i cyk. Tak, tutaj jest też jakieś takie zabezpieczenie. No i tu pewnie miąższ, więc chyba na miąższ ten. A tutaj na sok prawdopodobnie, tak, uchylić. No i podejrzewam, że to będzie działać. Zaraz szykujemy owoce, żona mi tutaj pomoże. Aha, no i tutaj jest ta popychaczka, jak w tradycyjnej sokowirówce. Przewód to już nie ma co mówić nawet, że do kontaktu. Dobra. Szykujemy owocki. Agnieszka, gdzie masz te owoce? Umyj pojemnik. My w międzyczasie wyłączyliśmy nagrywanie, ja to jeszcze wszystko umyłem. I jedna uwaga, tutaj źle podałem. Myślałem, że to jest jakieś zamknięcie tego, ale jednak nie. To będzie regulacja miąższu. Czy ten miąższ ma być wychodzić więcej miąższu, czy też mniej miąższu. W tej chwili jest zamknięty, w tej chwili napionowy jest otwarty, czyli on będzie bardziej sokiem, tak? Powiedzmy tak, na razie na średnio zobaczymy. No i co? No i mamy tutaj jakieś owoce. Co to jest, Agnieszka? No warzywa, jogurt, grejpfrut, burak. Ciekawy mnie ten burak, bo jest dość twardy. Kiwi, jabłko tam pod spodem. Czy wyciśnie, nie? Marchewka, no tutaj reguluje się strumień. Po prostu można zamknąć sok. Dobra. Ja teraz wezmę aparat do ręki. No i spróbujemy teraz to zmiksować. Na początku by trzeba było tak włączyć i idzie. Grejpfrut jest miękki. Idzie, zobaczymy. No grejpfrut to na razie nic. To jednak mniejsze, bo tam tutaj jest mniejsze. O, idzie już coś. Już coś tutaj wychodzi. O! Marchewka otwarta, zobaczymy jak marchewka. Idzie już soczek, idzie marchewka. Zobaczymy, może troszeczkę to, żeby były bardziej suche, to chyba będzie w tą stronę, trzeba będzie to przymykać. No właśnie, żeby... Tak, więc teraz przymknąłem chyba, żeby były maksymalnie suche. Cóż, no nie mieliśmy nigdy do czynienia z takimi wyciskarkami wolnoobrotowymi, tylko z normalną sokowirówką. Tutaj ten obrót, widzę, jest bardzo powolny, ale kurczę, burak jest twardy i idzie. Jednak pewniejszy kawałek. Idzie ten burak. Na dość małe kawałki kroisz, tak? No to mała ta sokowirówka. Wszystko przez tego wirusa, bo człowiek chce sobie podreperować troszeczkę Odporność, tak. No i stąd taki zakup. Ile on kosztował? Ta... 415. A, 415 zł. Wolny od... A, no tak, no. Też kierowaliśmy się tym, że producent pisał, że te plastiki są wolne od bisfenolu.
Także myślę, że to też jest dość istotne. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało, ponieważ tak naprawdę to by trzeba było zrobić filmik po 2 latach użytkowania, tak? Czy to po prostu po 2 latach to będzie zupełny szmelc, czy to będzie się... Ale bardzo ładnie, tak cicho, nie? Tak, chodzi cichutko, faktycznie. No. Soczku już mamy tutaj dość sporawo. Głównie chodziło mi o buraka. Jak się to otworzy, to jakby wychodziły szybciej te. To właśnie w absurdzie to będzie to. Poczekaj, a to trzeba tak ustawić. Poczekaj, bo mamy już pełen tutaj zbiorniczek. I jeszcze nie powiedziałem, że moc tego urządzonka to 150 W. Taka moc deklarowana przez producenta kapusty. Pokażę tą kapustę. To jest takie mniejsze kawałki. To jest bardzo. No dobra. Dobrze, że cicho pracuję, bo tak. Nie lubię urządzeń AGD, które bardzo głośno chodzą, pracują. No tak to wygląda generalnie. Ja tu pewnie można skórką sobie przytkać, tak? No tak, można sobie przytkać. No tak, ta regulacja jest taka, że on jakby przytyka wyjście i idą jakby wolniej te wytłoczyny. Ale generalnie nie jest najgorzej. Jeśli chodzi o wyciśnięcie tego. Raczej suchawe takie. Czy trzeba popychać? Nie, trzeba wstawić. Tak, czyli nawet nie trzeba popychać za bardzo, tak? Jak są małe kawałeczki. Kiedy szukaliśmy w internecie, to w sumie bardzo mało było jakichś filmików na temat takich wyciskarek. Tam są, ale kręcą się wszystko wokół praktycznie 2-3 urządzeń. Dobry tam PR widać mają te urządzenia. My tutaj od razu mówimy jak zwykle przy tych filmikach. To znaczy ja mówię, nic z tego nie mamy. Mówimy co kupiliśmy, że to Tefal i tak dalej, ale absolutnie Tefal nam ani grosza za to nie dał. Natomiast jak coś będzie nie tak, to oczywiście powiem. Jeżeli to się zepsuje, to natychmiast powiem, o Tefal się zepsuł. Kapustę to idzie trochę sobie. Chciałam butelkę, bo może jest, ale... No, ten pojemnik zaraz będzie pusty. No właśnie, trzeba. No jest wszystko już. To wszystko, pusta miseczka. Taka miseczka, tyle soku. I tyle w sumie. Znaczy 2 pojemniki będzie wytłoczyn, tak. A 1 pojemnik soku, ale bo powinniśmy jest chyba to na odwrót dać, nie, ten dobrze większy tu, nie? No, dobra. A dobra, okej, okay, wszystko jedno. No i co tu się dzieje? Wszystko no jeszcze wyrzuca te wytłoczyny, nie? Z tej kapusty? Tak. Aha, i tu można jeszcze regulować, żeby kapało i nie kapało. Mniej lub więcej po prostu. Gdyby się to zacięło, zobaczymy rewers. No idzie. Idzie do tyłu? Tak, no bo tu jest 0. Tu jest rewers. Spróbuję tego soczku. Bardzo dobry. Naprawdę. No z tymi cytrusami bardzo dobry. Drobinki czuć, drobne cząstki czuć, ale to chyba lepiej. Sok jest super. Także jak na razie na pierwsze wyciskanie wyszło fajnie. Suche są, jak ja dotykam, to są suche takie. Pozostaje to rozmontować w odwrotnej kolejności, jak pokazywałem, jak składa się. No i to by było wszystko z tego unboxingu. Cześć!